Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a na dzisiejszym filmie losowe zwierzę będzie decydowało o challenge'u, jaki będę musiał wykonać. I ogólnie pomysł na ten film widziałem u zagranicznego youtubera o nazwie Fresh, może go kojarzycie, więc to na nim się tak jakby wzoruje. Tylko ja nie mówię na początku, jakie są challenge'e przypisane do poszczególnych zwierząt, po prostu tego dowiecie się już na odcinku. A teraz zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem tam na dole pod filmem, bo jest to mega, ale to mega ważne. Pamiętajcie też o łapce w górę, bo jak będzie tutaj dużo łapy w górę, no to lecimy z kolejnym challenge'em na tym kanale. No i pamiętajcie jeszcze kod jest Skiro w sklepie, a teraz przechodzimy już do filmu. Dobra, chyba się już załadowałem, więc uwaga, patrzę jaką mam teraz postać i... Okej, jest to miałśniak. W sensie... Halo, czemu miałśniak? Miałem go też w poczekalni, więc myślałem, że jakaś inna postać się wylosuje. No ale dobra, gramy sobie po prostu kotem w tej pierwszej gierce. No i niestety jest to jeden z trudniejszych challenge'y. A mianowicie to jest miałśniak, czyli teoretycznie taki dopakowany kot, ale to cały czas jest kot, więc mogę używać w tej gierce tylko i wyłącznie rybek. Mogę się tak jakby leczyć rybkami. I dlatego, że jest to kot, nieważne, że on jest po prostu przypakowany, to po prostu nie mogę robić fragów. W sensie mogę używać tylko i wyłącznie rybek, czyli jakiegoś tam fraga kill-offem mogę zrobić, ale główny challenge jest taki, że mogę używać tylko i wyłącznie ryb. Więc wyląduję sobie może tam, to jest spoko miejscówka, żeby złowić dużo rybek na całą gierkę, tak mi się wydaje. Poza tym tam nikt nie wyląduje, no nie oszukujmy się. Generalnie to przydałoby się też znaleźć jakąś wędkę niebieską, bo wtedy lepsze ryby mi tutaj wyskakiwały. Czy ktoś w ogóle ze mną leci? Mam nadzieję, że nie. Ej, czekaj. Halo, 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 halo. Czy ktoś tutaj ze mną leci serio? Ja nie mogę, jest tutaj ziomeczek. Więc może jednak zrobię stąd zabijkę? Byłem przekonany, że nikt tutaj nie wyląduje. A jednak. Strefa też nie jest jakoś daleko, więc będę sobie cały czas szedł brzegiem i po prostu nałowię trochę tych ryb. I zrobiłem tak, aby każda postać miała jeden challenge, jakiś taki specyficzny, dopasowany do siebie. Wydaje mi się, że niektóre challenge też się pokrywają z tymi, które miał Fresh na odcinku. Ale chciałem coś swojego też wymyślić, więc mam nadzieję, że mi się udało. A i ogólnie mam zamiar zagrać 3 gierki, czyli 3 różne postacie. Łącznie postaci 6 przygotowanych, więc będą 3 losowe. No na razie żadnej wędki, tak wracając już do challenge'u. Tak w ogóle to fajna skrzynka na hamaku, tylko co ona tu robi? O, impulsy, impulsy! Kozak. Dobra, to jest ta chatka, na której na pewno będzie niebieska wędka. Proszę, niech szczęście mi dopisze. Niebieska wędka? Jest harpun, czyli nie najgorzej, ale zawsze mogłoby być lepiej. Na przykład mogłaby być niebieska wędka. W sensie to jest naprawdę git, no harpun to też spoko rzecz. Ej, no nie jest najgorzej, trochę tego złowiłem. To sobie oczywiście zjem, żeby szybciej zasuwać. To też w sumie zjem, no i lecę gdzieś do strefy. Kolejna zona jest w słabym miejscu, naprawdę w słabym miejscu. I tam jeszcze jest ziomeczek przede mną. Oho, chociaż on chyba gdzieś wyskoczył, więc ja tam jadę sobie połowić ryby. Kolejne. Tutaj jest! Oho, proszę nie strzelaj do mnie, nie strzelaj. Ej, to jakiś nieogar. Czemu on do mnie nie strzelał? Przecież on miał na easy fraga na mnie. Może on chciał tutaj oszczędzić kotka. No, halo, czy ja mogę? Ale ten chyba nie chce już mnie oszczędzić. Ty, no martwi mnie to, że ja mam tak mało tych rybek. Mam ich naprawdę bardzo mało. No i jeszcze dostałem strzelbę. Rewelacyjnie po prostu, rewelacyjnie. No i dalej do mnie strzela, dalej do mnie strzela. Hopie, hopie, przestań, przestań, przestań. Jem sobie ryby, teraz się wysadzam mega wysoko. Okej, to jest bardzo dobra metoda na przemieszczanie się. Tam się ziomeczki biją, więc ja oczywiście im nie przeszkadzam, tylko na chillku łowię sobie znowu te ryby. No tam chłop w ogóle zasuwa autem. Spoczko, na luzie. Ale nie w moją stronę, kolego, kolego, kolego. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Chyba nie widział. Mamy to, dobra, jest śmierdzi ryba. To jest po prostu idealna opcja na zrobienie jakiegoś fraga fajnego. To ja chyba się chowam po prostu w krzaku i będę na razie czekał. No bo co innego mi zostało, no chyba tylko to. Top 10 już jest i teraz w ogóle zauważyłem, jak ta ryba tragicznie wygląda, no spójrzcie na nią. Jeszcze ją może wyrzucę. No ona naprawdę jest brzydka. Mam tu gościa obok mnie. I dalej jestem w strefie tak w ogóle. Chłop sobie też łowi ryby. Tak o, po prostu. Łowi sobie ryby. Ten, co się w ogóle skrada, do krzaka też wbił. W ogóle mega dymy się dzieją tutaj obok mnie. W ogóle tam była taka bitwa na budowanie, że to hit. Czyli wychodzi na to, że jeden gościu jest tutaj w krzaku przede mną, a dwóch kolejnych klepie się gdzieś tam. Dobra, ten z łukiem jest tutaj, więc ja teraz spróbuję sobie przebiec do zony. Ty, no biją się tam, biją się tam! Co jest? Zauważy mnie, zauważy mnie. W takim razie szybka rybka i szybka rotacja do strefy. Oho, to miało wyjść troszeczkę inaczej. Dobra, witam, witam, jestem w strefie. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego krzaka, bo fajnie by było, zostało 3 ziomeczków, a jeden cały czas kąpi w krzaku. Dlaczego on kąpi w krzaku? No halo, on do mnie chyba celuje. On ma łuk z graplerem w ogóle, co jest? Oho, oho. Ja nie mogę.
ale nie fart. Że akurat musiał mi się taki trafić, co nie? I ten drugi, który cały czas kampi. No i tym razem, uwaga, trafił mi się kurczak. I challenge przypisany do niego jest taki, że nie mogę dotykać ziemi w ogóle. To będzie bardzo ciężki challenge, ale cieszę się, że akurat ta postać wypadła, ponieważ to jest ciekawy challenge. Po prostu nie dotykać ziemi, to jest bardzo ciekawe. A ja ląduję na przyjemnym parku zamiast na tartaku. Na tartaku to na luzie sobie nazbierał tutaj drewna, gdzie jest tartak tutaj i by było na chillku. Ale na przyjemnym parku może być ciężej, ale będzie tutaj dużo osób, więc liczę na kilka fragów. Coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego. Jest Big Pota, kozak. Mam już całkiem spoko secik jak na początku. I czy ja mogę zejść na parter? Nie wiem, ale po prostu będę sobie chodził po daszkach, to będzie raczej bezpieczniej. Halo, ja chcę to zebrać sobie. Cyk. Dobra, generalnie mam tutaj oponenta na tym domku, naprzeciwko mnie. O, czy on wyszedł? Tak, on wyszedł. Dobra, raz tylko dostał, raz tylko dostał. A dlaczego? O, o. Czekaj, czekaj, ja chcę tam wejść, chcę tam wejść. Ja nie mogę. Dobra, na chillku. Wchodzimy sobie. Schodzimy sobie tu. Ale się przypał zrobił, ale jest przypał. Wiem co zrobię, wiem co zrobię. Zrobię to. Dobra taktyka. Dobra taktyka, ja wiem, że to jest super taktyka. O, o, proszę, nie. Nie wchodź, tam jest kolejny ziomek, tam jest kolejny ziomek. Co jest? Co jest? Ziom mnie zauważył. No to pora na kolejną gierkę. I teraz jestem panią królik albo panią zając. W sumie sam nie wiem. No i challenge polega oczywiście na tym, że fragi mogę robić tylko i wyłącznie w locie. Skacząc tak jakby, w sensie nie tyle co skacząc, tylko po prostu serio będąc tak w locie. Czyli na przykład używam impulsa, lecę i muszę w taki sposób pokonać gracza i od razu mam impulsy, więc mam farta jakiegoś totalnego. Tutaj słyszę gościa gdzieś na plecach. Czekajcie, zobaczę przez te szpary. O, słyszę go w krzaku. Ucieka, 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 ucieka. Dobra, gonimy go, gonimy go. Tylko ja spróbuję tak nie walnąć w żadne drzewo. Dobra, roimy to, roimy to. Halo? Czekaj, bo fragi mam robić tylko w locie, tak? Obiję go. Teraz sobie lecę. Jest! Frag w locie, tak? Frag w locie. Udało się. Bo obijać mogę normalnie, no wiadomo. Ale same zabójstwa już muszą być z wyskoku robione, że tak to ujmę. Tam jeszcze jest jakiś gościu, ale teraz nie mam impulsów żadnych ani nic. Proszę impulsy, proszę, proszę. Jest łuk. I mogę go połączyć zaraz z impulsami, więc to jest spoko opcja, tylko nie wiem czemu ja tej apteczki nie wziąłem. Proszę, ja teraz potrzebuję tylko i wyłącznie jednego impulsa. To wszystko, ja będę naprawdę szczęśliwy. Uuu, ależ łuk impulsowy? Są tam ziomeczki, są tam ziomeczki. Cyk. Oho. Nie trafiłem. Pokonali się, pokonali się. Siema byku. Siema byku. No niech on to jej wychyli, bo on się teraz tam schował. Dobra, strzela, strzela do mnie. Czy on mnie podjedzie? No mam taką nadzieję, że mnie podjedzie zaraz. No on się ewidentnie woli kampić tam, zamiast mi tutaj podjeżdżać, więc rzucę granaty. Proszę bardzo, na zachętę. O! Czyżby mnie już podjeżdżał? Bo się zbudował na dach, więc cyk, do góry. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie on jest, gdzie on jest? Za mną jest, za mną jest. Szybko, szybko. Dobra, dobra, dobra. Ubijam go. To nie jest takie proste. Dobra, cyk, do góry. Nad nim jestem, nad nim. Obity, obity. Obity. Uciekam, 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 uciekam. To jest ultra ciężki challenge. Dobra, może coś będzie tutaj w skrzynce ciekawego. O, jest PM. Jeszcze kolejna skrzynka. Dobra, i teraz bardzo ważne pytanie. Gdzie on teraz jest? Halo? Ja tutaj jestem na środku miejscówki. Ty no, był gościu i go po prostu nie ma. No po prostu zniknął, ja nie wiem co jest. Nie tak. Wow, jak się tego przestraszyłem. Nie no. Oho, chłopak podjeżdża. Więc robimy teraz tak. Nie, nie trafiłem go. Teraz impuls do góry. Ja też go wyrzuciłem na... Tam, do góry. No chłopie, co ty odwalasz? Jest tutaj. No. Wszedł tutaj do mojego boksa. Ale przypał jest. Z takiej racji, że jedna z gierek była naprawdę bardzo krótka, ta z kurczakiem, to zagram jeszcze jeden taki dodatkowy meczyk, żeby ten odcinek nie był za krótki oczywiście. I tym razem gram panem rybą. Mogę używać tylko i wyłącznie itemów z łowisk. I już nie będę leciał gdzieś na drugi koniec mapy czy coś w tym stylu, tylko po prostu ląduję obok Salty. W sensie tej miejscówki, tu jest w ogóle lama, warto o tym wiedzieć. Szybko łowię jakąś broń i lecę się klepać. I tak w ogóle w międzyczasie zrobiłem sobie krótką przerwę, ponieważ musiałem zgrać pliki z kamery, no bo... Moja karta pamięci nie jest jakaś bardzo duża i się skończyło miejsce na niej. Proszę, niebieska wędka, niebieska. Dobra, jest szara.
broń? Okej, dobra, to jeszcze jakaś pompa i będzie rewelacyjnie. Jeżeli byście chcieli taki kolejny odcinek właśnie, gdzie zwierzęta w Fortnite decydują jaką, jakie challenge robię, to zostawcie łapkę w górę, to może nagram drugą taką właśnie część takiego filmu. Dobra, cyk. I okej, myślałem, że to jest spazik fioletowy, a jednak nie. A i generalnie taka słaba sprawa, że ja znowu nagrywam odcinek wieczorem. W sensie, no wieczorem trafia się na tylu spoceńców i dlatego te dzisiejsze gierki, no nie wychodzą zbyt dobrze. Po prostu muszę nagrywać te odcinki trochę wcześniej, tak po prostu. Bo jednak godzina 18 to nie jest dobry pomysł na granie w Fortnite'a, tym bardziej w niedzielę. Ale serio, ta pierwsza gierka mogła naprawdę fajnie wyjść, mogłem zrobić taki fajny Zero Frag Challenge tym kotkiem, no ale oczywiście trafiłem na mocnych zawodników, no nie oszukujmy się. W sensie może nie byli jacyś bardzo mocni, aczkolwiek no nie dało tam się w ogóle zrobić tego Zero Frag Challenge, bo jeden gościu latał po całej mapie i szukał każdego, no i oczywiście mnie namierzył jako cel. Jest ta lama cały czas, myślałem, że ktoś ją zbierze, więc na chillku, będę miał dużo matsów. Jem sobie tą rybę i podjeżdżamy ziomeczków na impulsie, tak, o, tam ktoś jest, dobra, rzucam mu teraz tą rybę. Cyk, śmierdzi ryba. Czekaj, gdzie jest ten gościu? Halo? No nie gadajcie, że on się chowa. Nie, on jest gdzieś tutaj. On jest tutaj czy nie? Ty, no nie mam pojęcia. Tutaj jest teraz, pode mną. Co jest? Ja nie mogę, ja nie mogę. Ale akcja, ale jest akcja. On sobie w ogóle ucieka gdzieś. Dostał. No i teraz jest już po nim. Tylko zjem sobie jeszcze rybę, tak na wszelki wypadek. Ryba je rybę. No to nieźle. No i go podjeżdżam. On już pewnie zdążył się uleczyć 5 razy. Ale byku, ale że ty chcesz mnie... Dobra, akcja jest taka, że chłop znowu ucieka. A ja nie mogę go zabić, chociaż on ma tak mało HP. Dobra, dostał, dostał, dostał. Mega dużo dostał. No dawaj. No dawaj. No i jeszcze super bohaterka. I nagle 3 ziomeczków jest tutaj, no jakim cudem? To nie jest dobra pora na granie Fortnite'a, ewidentnie. Sorry widzowie, ale naprawdę challenge na takich ziomeczków jest trudno robić. Gdyby oni trochę sobie grali, to byłoby git, ale no jest ciężko. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tylko w sumie szkoda, że nie trafiłem ani wilka, ani Rexa. Ale może niedługo nagram drugą część tego filmu i wtedy wylosuję jeszcze inne zwierzęta. A ja się teraz z wami żegnam, widzimy się już na kolejnym filmie, pa pa, no i cześć!